Cześć kurczaki, z tej strony Kujkoko. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką żabkę. Jest to maskotka na życzenie. Jedna z Was poprosiła na taki wzór, na prostą żabkę. Jeżeli korzystacie z TikToka tak często jak ja, to najprawdopodobniej ją widzieliście. Wzór jest bardzo prosty. Pamiętajcie, że mam więcej wzorów na maskotki na kanale, właśnie na takie bardzo podstawowe wzory dla osób początkujących. Wszystko będzie zalinkowane w podpisie, też tutaj na górze, więc jeżeli lubicie maskotki, zwłaszcza te proste, to zachęcam do subskrybowania kanału i dawania filmikowi łapki w górę i oczywiście oglądania tego dalej. Jeżeli chodzi o materiały, to potrzebujemy podstawowej włóczki. Ja będę korzystać z aksamitka. W podstawowym u mnie kolorze zielonym. Do tego potrzebujemy trochę białego, jeżeli też będziecie robić brzuszek. Troszkę różowego, żeby wyszyć to, co widzieliście na policzkach. I dosłownie trochę czarnego, to może być dowolna włóczka, jeżeli chcecie zrobić buzię. Do wypełnienia polecam kulkę silikonową, wtedy nasze maskotki można bardzo łatwo prać ręcznie. Oczywiście szydełko, ja używam 4 mm. Czyli o jeden rozmiar mniejsze niż poleca włóczka. Do tego oczka ja będę używać bezpiecznych oczek w rozmiarze 10. Opcjonalnie znacznik, igła do szycia i oczywiście nożyczki. Pokażę Wam tak naprawdę taką małą żabę, jeżeli chcecie możecie robić większą. Ale zaczyna się bardzo łatwo. Jest to jedna z tych żabek, które jeżeli obserwujecie TikToka, to najprawdopodobniej widzieliście już kilka razy. Jeżeli cokolwiek z tego filmu jest dla Was niezrozumiałe, to znaczy, że potrzebujecie podszkolić się w podstawach. W razie czego będzie tutaj na górze zalinkowana playlista z amigurumi. Zróbcie najpierw jakieś pierwsze filmy, a potem możemy przejść do żaby. Oczywiście w razie czego wzór na tą żabę też się pojawi w tym filmie. Jeżeli nie, to będzie, w sensie, jeżeli nie chcecie szukać tego na filmie, to zajrzyjcie też na mojego Instagrama, tam wrzucę jakby uzupełnienie filmu, czyli wzór. Zaczynamy od zrobienia magickinga. Wybierzcie swoją ulubioną technikę robienia magickinga, w którym robimy 6 półsłupków. Ja od razu sobie pierwszy półsłupek zaznaczę. Okej, zrobiła mi się taka pętelka, ale to nic. Ja ją sobie schowam w środku maskotki. Niestety na aksamitku czasami tak mi wychodzi. Mam nadzieję, że Wam nie. I teraz w każdym rzędzie będę robić po 2 półsłupki w poprzednim. Czyli normalnie rozszerzamy. Łącznie będziemy mieć 12. Więc jak widzicie, na razie jest dosyć łatwo. I ogólnie będzie dosyć łatwo, to nie jest trudna maskotka. Tak naprawdę teraz będę cały czas rozszerzać. To znaczy, że w następnym rzędzie, w pierwszym półsłupku będę robić 1.
następnym dwa. I tak dookoła, czyli znowu jeden, a potem dwa. Aż będę mieć tego 18 wokół. Potem będę robić dwa normalnie, dwa w jednym, dwa normalnie, dwa w jednym. Tak naprawdę do momentu, aż będę mieć 5 normalnie, 2 w jednym. Tutaj za chwilę pojawi Wam się cały wzór do tego momentu, w którym przestanę rozszerzać. Na szczęście to jest tego typu maskotka, jak w przypadku pszczółki, gdzie jeżeli chcecie zrobić większą żabę, to po prostu rozszerzacie dalej. Więc ja teraz będę sobie dalej dziergać, a Wam w międzyczasie pojawi się tutaj wzór. OK, tak wygląda okrążenie, w którym mamy 42 półsłupki dookoła. I teraz tak, niezależnie od tego, czy robicie większą żabę, czyli rozszerzacie sobie dalej, czy mniejszą żabę, czyli już przestajecie, tutaj musimy zrobić od 5 do 8 rzędów. Ja będę robić tych rzędów tak naprawdę 6. I są to rzędy, czy tam okrążenia, w których nic się nie zmienia. Czyli będę robić 6 rzędów po 42 półsłupki w każdym. I ilość tych rzędów będzie się różnić od tego, im większą maskotkę będziecie mieć, tym więcej rzędów, okrążeń, powtórzeń będziecie musieli zrobić, żeby uzyskać ten taki efekt kuli. Chyba że nie chcecie, możecie zrobić bardzo długą żabę, też będzie wyglądać uroczo. Ale generalnie tutaj Wam się pojawi to, że robię 6 rzędów po tyle samo półsłupków. I Wy też róbcie. Dokładny oczywiście rozpisany wzór pojawi się też na moim Instagramie. Więc zachęcam, żeby tam zajrzeć, żeby sobie móc potem powtórzyć tą żabkę już z samego wzoru. Po 6 rzędach moja żabucha zaczyna wyglądać w ten sposób. I teraz robimy już zmniejszanie. I zmniejszanie też jest bardzo proste. Jeżeli robiliście wcześniej maskotki ze mną, to już wiecie, że tutaj wszystko wygląda dokładnie tak samo, tylko lecimy w drugą stronę. To znaczy, w moim wypadku mieliśmy 42 półsłupki w poprzednim okrążeniu. To znaczy, że w tym okrążeniu będziemy robić 5 półsłupków normalnie, to już jest mój drugi. Następne 2 razem. I powtarzamy to dookoła.
I teraz zmniejszamy dalej, czyli 4 półsłupki. Normalnie. A 2 następne razem. I tak dookoła. W następnym rzędzie 3 normalnie, 2 razem. I w następnym rzędzie 2 normalnie, 2 razem. I w tym rzędzie, czyli w tym ostatnim, w którym będziemy mieć 18 półsłupków na końcu, spotkamy się, bo będziemy wypychać. Okej, jesteśmy już prawie na samym końcu. Mamy 18 półsłupków w okrążeniu i to jest moment, w którym ja będę zabawkę wypychać, dlatego chciałam na chwilę tutaj przestać. Używam kulki silikonowej i wszystko zależy od Was, jak bardzo lubicie mieć wypchaną maskotkę. Ja lubię tak na powiedzmy 80%, to znaczy, żeby była miękka, żeby miała swój kształt zachowany, ale żeby jeszcze dało się ścisnąć. Coś takiego. Trochę wychodzi, ale to nic, bo będziemy tutaj dalej szydełkować i to się po prostu zaraz nam schowa. Ok? Szydełkujemy dalej, to znaczy tutaj mamy 18 w okrążeniu, co znaczy, że z 18 schodzimy do 12. Jeden normalnie. I 2 następne razem i tak dookoła. I teraz już jest ostatni przed zszyciem, czyli każde 2 obok siebie przerabiamy razem, tak żeby zejść do 6. I nie przejmujcie się, jeżeli będziecie mieć 7, 5 czy jeszcze jakoś inaczej. Aksamitek wszystko ukrywa, a potem i tak to zszyjemy. Najważniejsze, żeby efekt końcowy Was zadowalał. Ok, mam już 6 na końcu i najgorsza
część maskotki jest skończona, czyli ta najdłuższa. Teraz ucinam taki dłuższy kawałek. Będziemy tutaj szyć, a aksamitek lubi się zrywać, więc jeżeli możecie sobie pozwolić, to utnijcie dłuższy kawałek i wyciągnijcie za pętelkę nitkę. I teraz pokażę Wam, jak zszyć tą dziurę, żeby nie było widać. Aksamitek i tak wszystko ukrywa, czy w ogóle ten typ włóczki takiej puchatej. Ja po prostu chyba już będę mówić na nią aksamitek, niezależnie od marki. Wbijamy się, tak jakbyśmy szydełkowali, nie? Widzicie to. Wbijamy się tak igłą w każdy półsłupek. Od zewnątrz do środka. Jeżeli zrobicie to od środka na zewnątrz, to też się nic nie stanie. Po prostu pilnujcie, żeby za każdym razem było to samo. Mi jest łatwiej zapamiętać, że tak jak szydełkiem. I kiedy przejdziemy do pierwszego, delikatnie pociągamy. Delikatnie, bo to jednak włóczka tego typu może się zajebać. I proszę, i się zamknęło. Widzicie, tu jest góra, tu jest dół. I teraz warto zabezpieczyć wszystko. To znaczy, szukamy miejsca obok, przez które możemy przeszyć się nitką, czy tam igłą. Zaciągamy prawie do końca. Jak została pętelka, to przez nią przechodzimy. Czy od tej strony, czy od tamtej, to aż takiej dużej różnicy nie ma. Ale też zaciągamy to delikatnie, żeby niczego nie zarywać. Ja mówię teraz głównie do siebie. I przebijam się igłą gdzieś obok. Jeżeli macie jeszcze miejsce i cierpliwość, to możecie zrobić to jeszcze raz. I znowu przeszyć się igłą gdzieś obok. I nadmiar ucinam. I jeżeli chodzi o tego typu maskotkę, to ja lubię wszystkie zielone elementy zrobić od razu. Czyli to jest nasze ciałko, jak widzicie, bardzo ładna, okrągła piłeczka, która w ogóle wygląda tak jak ciałko do ośmiorniczki, którą my biliśmy poprzednim razem. Linki oczywiście też wszędzie będą. Więc przejdziemy sobie teraz może do oczu. Znowu bierzemy naszego aksamitka. I zaczynamy od Magic Ringa. Ja może tym razem zrobię troszkę innego. I w tym Magic Ringu tym razem robimy 5 półsłupków. I kiedy to mamy, w każdym z tych półsłupków robimy po 2, czyli z 5 rozszerzamy do 10. I teraz będę robić 3 rzędy po 10 półsłupków w każdym. Już nie będę rozszerzać dalej.
I teraz ucinam trochę dłuższy kawałek niż poprzednim razem, ponieważ będziemy oko przyszywać potem do naszego tułowia. I jeszcze widzicie, tu mi coś wyskoczyło. To nic, złapię za szydełko i wciągnę to do środka. I to jest moje oczko. Teraz biorę mój safety eye, czyli bezpieczne oczko, i mniej więcej w środku się wbijam. I zabezpieczam. Oczywiście takich oczek potrzebujemy dwa, więc teraz tutaj pojawi Wam się wzór. I teraz przejdziemy do rączek. Oczywiście robimy dwie. I też zaczynamy od Magickinga, w którym będziemy robić 6 półsłupków. Teraz robimy znowu 6 półsłupków. Będzie trochę ciasno, ale do nic. Ja sobie złapię to, co mi odstaje i zrobię to w wywódkę. To znaczy, że w tym okrążeniu nie rozszerzamy ani nie pomniejszamy. I teraz sobie nieznacznie rozszerzymy w ten sposób, że dwa pierwsze robimy normalnie, w następnym rozszerzamy i powtarzamy to jeszcze raz. Dwa pierwsze normalnie. I w tym rozszerzamy. Mamy 8. I ja teraz zrobię sobie dwa rzędy po 8. Możecie zrobić tych rzędów tyle, ile chcecie. Ja zrobię dwa, bo nie chcę mieć tych łapek za dużych.
I tutaj też będziemy przyszywać to do ciała, więc odcinamy nieznacznie dłuższy kawałek i wyciągamy. Oczywiście takie łapki robimy dwie i w mojej maskotce, jak widzieliście, nie ma nóżek, ale jeżeli chcecie zrobić nóżki, to łącznie takich zróbcie 4. Jeżeli chodzi o zielone części, to na razie jest koniec. Tyle mi zostało z motka, więc jak widzicie, jest to zabawka typowo na jeden motek. Teraz przejdziemy do ostatniej części, czyli brzuszka, i za chwilę pokażę Wam, jak to wszystko ze sobą połączyć. Brzuszek mojej żabki zrobię z białej włóczki, ale możecie zrobić z każdego dowolnego koloru. Żabka tak naprawdę nawet nie musi być zielona. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest maskotka, to nie jest prawdziwa żaba. Zaczynamy od Magic Ringa. W którym przejawiamy 6 półsłupków. I teraz rozszerzamy w każdym półsłupku, przejawiamy 2, tak aby na końcu mieć ich 12. Następnym rozszerzamy dalej. Pierwszym normalnie. Następnym 2. Wziąć w to samo. I tak dookoła, aby na końcu mieć ich 18. Ja będę rozszerzać jeszcze 2 razy. To znaczy, najpierw robię 2 półsłupki normalnie. W następnym 2. Powtarzam to dookoła, aby mieć 24 na końcu.
I po raz ostatni rozszerzam. W pierwszych trzech przerabiam normalnie. W następnym dwa i tak dookoła, aby na końcu mieć 30. I teraz wyciągam moje szydełko, wbijam się obok, ale tak od góry, od środka na zewnątrz i przeciągam moją pętelkę, na której wcześniej szydełkowałam, do środka. Tutaj zrobię jeszcze jedno oczko łańcuszka, drugie oczko łańcuszka i dopiero teraz odetnę taki już dłuższy kawałek, bo będę zszywać. Z racji tego, że tutaj to nie będzie w żaden sposób wypchane, to będzie taka łatka, którą naszyjemy na brzuszek, dlatego chciałam to zabezpieczyć od środka. Ok, nasze wszystkie elementy są gotowe. Możemy połączyć żabę. I ja lubię właśnie zacząć od połączenia brzuszka. Znajdźcie górę waszej maskotki tak naprawdę, która w tym momencie będzie dołem. Weźcie brzuszek i tam, gdzie on się kończył, też połóżcie go na dół. Wybierzcie miejsce tak na oko, które wam się podoba. Czy chcecie brzuszek wyżej czy niżej, ja wolę niżej. Mniej więcej tak, raz, dwa, trzy, od czwartego rzędu licząc od dołu. Tak będę przyszywać. I z racji tego, że ja używam tej samej włóczki, którą szydełkowałam, to tutaj nie będzie żadnych udziwnień. Będę się po prostu przeszywać, tak jak zaraz wam pokażę. Tylko z racji tego, że to jest aksamitek, to będę to robić delikatniej niż zazwyczaj. Zaczynam od przebicia się tutaj w maskotce, zaraz pod brzuszkiem. Przebijam się przez jeden półsłupek. Od dołu wychodzę już od brzuszka w tym samym miejscu i przechodzę igłą dalej. Znowu przez jeden półsłupek, starajcie się złapać za każdym razem przynajmniej przez dwie nitki, wtedy nie rozciągniecie waszego ściegu. I obok wychodzę w brzuszku. I tak sobie szyjemy dookoła. Ok, i kiedy przyszyjecie brzuszek, chowamy nitkę tak jak chowaliśmy ją wcześniej, czyli tą metodą na supełki. Jeżeli macie jakąś swoją, którą preferujecie, to oczywiście wykorzystajcie swoją. Z
Spokojnie potem Wam pokażę, jak oczyścić maskotkę z tych wszystkich pozostałości. Na razie je sobie pościągam ręcznie. Ok, i teraz ja lubię przeszyć oczy. Zacznę od tego, że sobie troszkę te oczy wypcham, nieznacznie. Nie musicie korzystać z wypełnienia, możecie równie dobrze schować resztki włóczki. Kiedy mam już wypchane oczy, wracam do mojej maskotki. Ja ją trochę spłaszczę, żeby mi się zmieściła w kadrze. Ale teraz wybieracie miejsce, w którym chcecie mieć te oczy. Czy chcecie mieć je tak super wysoko, czy troszkę tak bardziej z boku na zgrzytka, zależy od Was. Najważniejsze to zobaczcie sobie, gdzie przebiega środek waszego brzuszka, to znaczy brzuszka waszej żaby. Ja będę posługiwać się szpilkami, bo mam nadzieję, to będzie wtedy bardziej jasne dla Was. Tu jest sam środek, prawda? Więc ja sobie ten środek mierzę szpilką i zaznaczam go sobie na górze, prawie na samej górze. Ja nie będę aż tak wysoko przywać oczu. I będę robić w ten sposób, że jak tu mam środek, to zostawię dwa półsłupki miejsca, jeden, drugi, i od tego momentu będę wszywać oko. I na razie je sobie zaznaczę, bo ja lubię od razu wiedzieć, gdzie będzie wszystko. To znaczy, że biorę drugie oko, ustawiam je tak, żeby tutaj moje plastikowe oczy były do mnie przodem. I tak samo. Tu jest środeczek, więc tu jest jeden półsłupek, to jest drugi. To znaczy, że tutaj zacznie się drugie oko. I sobie też zaznaczę tył, żeby mi nie uciekał. I jeżeli chodzi o szycie, to będziemy szyć tak samo. Czyli też nawlekam sobie włóczkę na igłę i przyszywam górę do oka. I oczywiście wyjmujemy wszystkie szpilki. Teraz jeszcze przyjemy łapki. I łapki też sobie nieznacznie wypcham.
jeżeli chodzi o ich umiejscowienie, to również wybierzcie, czy chcecie je tak idealnie pod oczami, będzie z przodu, z dołu, od góry. Ja robię to w ten sposób, że ponownie łapię środek mojego brzuszka i na tej linii będę wszywać łapki. Ale szukam jeszcze boku oczu i patrzę, gdzie one mi się spotkają. Spotkają mi się w tym miejscu, czyli tak jak mi idzie linia od środka i tak jak mi idzie linia od góry. Obracam i tutaj tak samo szukam, gdzie jest środek mojego oka i gdzie spotkałby się z łapą. Czyli mniej więcej tutaj. I jeszcze przymierzam na oko, czy to jest to. Wydaje mi się, że mogą być trochę za nisko, więc podniosę sobie oba rzędy. 1, 2. Czyli tutaj. I oczywiście z drugiej strony tak samo. 1, 2. I moje łapki będą trochę wyżej. Teraz wydaje mi się, że jest ok. I zaczynam od tego, że je sobie spłaszczę. Tak, zrozumiałam ten rzut, bo to płas. Spłaszczę je i przyszyję ze sobą. W ten sposób. I dopiero teraz to przyszyję do miejsca, które zaznaczyliśmy. Tu jest sam środek, który zaznaczyliśmy, tu jest środek mojej łapki, więc przyszywam. Kiedy przyszyję, wszystko zabezpieczam. I oczywiście z drugiej strony robię to samo. I została nam najprzyjemniejsza część, przynajmniej dla mnie, czyli wyszycie buzi. Ja zaczynam od dosłownie wyszycia buzi, czyli biorę mój kawałek czarnej włóczki. Zaczynam gdzieś z boku, nie zaczynam w miejscu, w którym będę wyszywać buzię, a buzię będę wyszywać też na środku. Czyli tu jest środek mój, tu będzie dół uśmiechu. I zaczynam z boku, tu. 2 półsłupki w bok, 1 w górę. I z drugiej strony tak samo. 2 półsłupki w bok, 1 w górę. Tu będzie uśmiech. Wyszywamy go w ten sposób, że zaczynamy od pierwszej szpilki, przechodzimy do drugiej szpilki igłą i wychodzimy w trzeciej. Ale zanim wszystko zaciągniemy, łapiemy tą pętelkę igłą od dołu. No. Czekajcie.
części wbiłam się o jeden półsłupek za nisko. O, tutaj powinnam się wbić i wyjść w szpilce. Więc wbijam się w tą pętelkę od dołu igłą. I w tym samym miejscu, w którym wychodzi nitka, wbijam się igłą i wracam do tego miejsca, w którym zaczynałam. I tutaj mocno nie zaciągam, ponieważ chcę mieć ten uśmiech, prawda? Tak wystarczy. Teraz tutaj, gdzie mam te dwie końcówki, robię supełek. Nawet dwa, jeżeli dam radę. I już przy pomocy szydełka, a nie igły, bo troszkę nadużyłam gościnności włóczki, wchowam to do środka. I tu już pociągam mocniej. Jeżeli coś wystaje, tak jak mi wystaje, to sobie to wyciągnę szpileczką. Nadmiar oczywiście ucinam. Teraz idę do mojej ryżowej włóczki. Też ucinam kawałek, tym razem dłuższy. I wyszyjemy rumieńce. Może zaczniemy od tej strony, bo tutaj wybiliśmy na czarno. Czyli wbijam się igłą gdzieś z boku, ale tak naprawdę chcę wyjść pod moimi oczami. Mniej więcej jeden półsłupek pod oczami. I ja będę celować tak, że jak tu mam oko, to tu jest to oczko. I na 2 lub 3 półsłupki na skosie, czyli tak naprawdę rzędy, będę szyć tak, jak Wam pokazuję. Nic nadzwyczajnego. Przeszyję się 2 razy w tym samym miejscu. Nie zaciskam mocno, ponieważ chcę, żeby to było widoczne. O, proszę. Taki rumieniec. Przebijam się igłą w dół i wychodzę w tym samym miejscu, ale po drugiej stronie. I tutaj też 2 razy. I teraz igłą będziemy się przebijać. Tutaj ja mam za krótką igłę, żeby zrobić to na raz. Więc na razie przebiję się tylko raz, poprawię. A teraz znowu, o, drugi raz. I tak samo zrobię supełek. Drugi. I przy pomocy szydełka schowam to w środku zabawki. Odetnę końcóweczkę i sobie schowam to, co mi tutaj wystaje. Ok, zabawka jest skończona. Teraz zostało posprzątać, bo jak widzicie, ten aksamitek troszkę tutaj zostawia niespodzianek. Biorę taki zwykły rolej i moją zabawkę dokładnie nią roluję.
Jak widzicie, wyłapało wszystko. I żabucha. Skończona. Jak widzieliście, ta maskotka jest naprawdę bardzo prosta i można ją łatwo modyfikować, robić większą, mniejszą, zmieniać kolory, dodawać łapki, odejmować łapki. To jest naprawdę coś fajnego dla osób początkujących, bo łatwo ją zrobić i bardzo trudno popsuć. Więc jeżeli chcecie jeszcze jakieś maskotki, to zachęcam do oglądania innych filmików. Mamy na przykład pszczółkę, mamy misia, mamy niedawno ośmiorniczkę. I oczywiście do subskrybowania tego kanału i dawania filmikowi łapki w górę. Jak wspomniałam na początku, był to film trochę na życzenie, więc jeżeli chcecie jeszcze jakąś maskotkę, ale nie wiecie jak ją zrobić lub chcecie w wersji uproszczonej, to napiszcie w komentarzu, a ja zobaczę, co będę w stanie zrobić. Oczywiście, jeżeli zrobiliście coś na podstawie moich filmów, to zachęcam do oznaczania swoich prac. Można użyć hashtagu kurkoko lub oznaczyć mnie małpką. Jeżeli zrobicie to na Instagramie, to pochwalę się Wami na moim Instastories. To co? Subskrybujcie kanał, róbcie żabki, a my widzimy się w następnym filmie. Pa!